No hello, tutaj Purpose i są ze mną po kolei Vertes. Siemanko! Dzięgis. Yo, witam was wszystkich. I jego synek Lighter. Siemanko. Siema, siema. Ściszyło. Witamy w Heartworld, znaleźliśmy się przed odcinkiem. Tak, Dzięgis. Jesteśmy już razem w ekipie. Dzięgis generalnie już jest ubrany, a my dalej jesteśmy Golasy, ale tak fajnie przy ognisku. To co? Pijemy i opowiadamy historię przy ognisku, prawda, w tym odcinku? Dokładnie. Nie mam i żadnej historii, więc ja akurat nie wybraliśmy no dobrej gry, bo tutaj nie ma, nie ma pragnienia. To lipa. Jestem Sprite, ty jesteś pragnienie. Tak, ja tutaj powiem, że przed odcinkiem, no mi się zginęło, jak się znaleźliśmy z dwóch powodów. Z tego, że nie miałem jedzonka i z tego też, że po prostu było mi zimno, ale znaleźliśmy się ponownie w nocy, już jesteśmy. I od razu chciałbym prosić o kulturę w komentarzach, bo trochę było syfu, było też fajnych porad i ogólnie troszkę musiałem ludzi pobanować ze względu. I w ogóle to prawda jest taka, że to ja namówiłem Verteza do nagrania tego, bo żeście mi kurna mnie cisnęli, że chcecie Heartworlda albo Arka. Miałem właśnie komentarze. No to Heartworlda nagrywamy, no to mówię, nagrywamy z Vertezem, no kurde, no chcieliście z Vertezem, no ja teraz hejt jakieś, no. A u mnie się syf zrobił, że oczywiście zarąbałem od kogoś serię, a zostałem zaproszony, tak właściwie. Czekajcie, ja coś powiem, dobra? Dwa słowa. Ale jak to zarąbałeś serię? Nie rozumiem tego. Też nie rozumiem, ale to nieważne. To wyłączność jest, jeżeli ktoś gra w jakąś grę, to mamy już wyłączność na to i nikt inny już nie może tej gry no nagrywać. No to każdy hejterze, który to mówisz, kiedykolwiek, ja zagrałem w 90% gier najpopularniejszych, więc nie wolno ci w to nie grać, bo inaczej mi zarąbię. Nie tej gry. Dokładnie. Chyba mi się za gorąco zrobiło. Za gorąco? To się może zrobić za gorąco? Tak, już dokładnie. Nie, bo taką ikonkę... O, zniknęła. Lol. Chodźcie szukać jedzenia, co? Bo no ja właśnie, jestem głodny. Szukać jedzenia. No dobra, trochę. Zobaczmy, będziemy... jestem wygłodniały, mam 25 minut, jak nie biegnę. O nie, już 18. 15. 17. 8. 14. Lol. Dawać mi tutaj złe, jak to nazywam ostatnio, bażanty. Tak, z rogami. Tak. Wiecie, ja sobie stworzę strzały. Poczekajcie chwilę na mnie, bo tą... Tą włócznią ciężko jest zabić jednak dobra, tego jak coś idziemy przed siebie cały czas, nie skręcamy, także spoko. Ja tutaj też czekam troszkę. Dobra, biegam. O, jest stolik. Stolik sobie, od tak po prostu sobie leży stolik. No, a, o, jakaś kózka tam biegnie. Stoliku, o, już ucieka. O, tam biegnie, no. Przestraszyłeś ją. Fryzurę, o, jeszcze sobie zrobić fryzurę. Jak ja spotkałem kózkę na pustyni, to nie biegła. Po prostu stała i dała się uszanka. No bo to niektóre fajnie. Po prostu nie reagują na to. Aha, i są tutaj, jeszcze wam powiem jedną rzecz, nie? No, są tutaj takie dziki, dziwnie wyglądające, i atakują. No to właśnie są to te również barany takie, które też atakują, nie? A, okej. Okay. Wiesz co, bo tutaj coś mi się... Tu raczej pierniczy. Materiałów nie mam teraz na nic, żeby wytworzyć. Ej, ale to się strasznie pierniczy to, jak ja próbuję coś... Nie, bo musi jeden tylko używać. Jak drugi zaczyna przełączać, to właśnie przełączacie sobie nawzajem. Lajter. To jest kolejna rzecz. Dobra, to wy sobie tam szukajcie, ja spróbuję znaleźć coś do jedzenia, dobra? Wokół. Tam właśnie widzisz, coś, jedno coś ucieka. Mhm. Muszę teraz poczekać, aż to się zatrzyma, bo to też jest ciężko trafić. O, stanęło. Z łuku. Ten łuk jest byczy po prostu. Padł, o, sobie. Ładnie. Dobra, Lajter, teraz ty. I teraz módlcie się, żeby to był stek. Skóra. I ścięgno, kurde no. Znaczy ścięgno też po nią, nie? No bo... I co ona robi? Ścięgna nie zjesz. Ostre dęsy. Jak to nie? Damy radę. Ktoś tu jedzie. O, zobacz, nie, niedobrze. Lepiej, żeby pojechał dalej, gdzie? O, tu jest sarenka. Gdzie? Tu. Sarenka nam rozumie. No pokazuje palcem, no. No palcem. Palcem. Znaczy, tam się skrada. Leśniczy ją głaszcze po łudze, niech się naje dosyta. Gdzie ty ją widziałeś? Tu bluzy jakie jest są. Jest przy tym domu. Mosko no jest faktycznie, dzięki. O tutaj, przede mną. Widzę. Korzy, wiecie, że, to wiecie, atakuje, że mnie porzuciliście i za chwilę to się okaże, że się nie znajdziemy znowu? Widzicie? Nie, my jesteśmy obok cały czas. Dobra, widzę o, Lightera, bo biega w samych... ty! O, dostałeś. Dobra. Sprawdzajcie. Kość i skóra. No serio! Kurde. O, widzę, że ubranko sobie zrobiłeś. Spodnie. Tylko za 4 skóry możesz mieć spodnie plus koszulkę, także już. Mhm. Dobra, ja nic nie mam po tej śmierci. To wypadanie tego
jedzenia jest naprawdę bardzo ograniczone, nawet z tych jakichś królików, czy czego. Coś jest chyba. A nie da się sadzić? Królik jest pod nami. O, coś tu biegnie obok, nie? Poleciało. Ale tam stoi w miejscu. Nie ruszajcie go, nie ruszajcie się teraz. Odejdź, Wertes, odsuń się. Dwa króliki są. Jeden. Padło i teraz z prawej masz. Widzę, ale już zaczął biec, cholernik. Dobra. No nie trochę. Pozbierajcie tamto. Jedzenie. Ja pobiegnę za nim. Jeden stek. No to już jest jeden stek, to już jest dobrze. Okay. Nelcia! Słyszałem, o Nelci Ula mówiła. Tak, Nelcia tutaj psuje. Okay, widzę kolejnego królika. Trafisz w niego? Jak to był ta z tym włóczem? R. Jest, mamy tutaj widzisz? Aj, kurde. Trafiłeś Nelcia. W niego, a nie... Trafiłem w niego, a go nie zabiło, bez sensu totalnie. No. Ale bezdom w ogóle. Dlatego no, najlepszy chyba będzie najlepszy na takie polowania, myślę. Ha. Najlepszym rozwiązaniem jest łuk tutaj na razie. Powiedzcie mi jedną taką rzecz ciekawą. Do czego jest węgiel i na przykład wapień i takie rzeczy, to ruda żelaza? Coś węgiel wytwarza robisz. Ci wyższą temperaturę w ognisku. To jest pierwsza rzecz. Ruda żelaza jest potrzebna do robienia różnych rzeczy. Właśnie przebiega obok was królik, może się zatrzyma. Go upoluje. Koło mnie na pewno, nie? Pobieg tam. No bo dalej. No wystarczy już, ty chłopie, nie męcz. O, zatrzymał cię, dobra? Już go powinienem sieknąć. Dostał? Dobra. Kolejny. Oby było żarcie. Dalej, są różne skóry, z których tam... Tak jest, jeden i ścięgna. Już to mamy jest dwa steki. Ma? Tak, jest, było. Mam. Super. Fajowo. Czyli znaczy jeszcze dwa i wszyscy zjedzą, tak? No ale to po jednym zjemy, to wystarczy na kolejne polowanie. No to dobrze, no to sobie pójdziemy później, już będziemy tylko polować i zbierać po kolei te materiały, żeby ja gdzieś jakąś bazę otworzyć. Nie, jestem obok. No, tylko... Obok za drzewem. Obserwuję, żeby nikt się nie zgubił, no nie? No, bo to faktycznie... No, znaczy tutaj troszeczkę jest jedna rzecz, która mnie bardzo denerwuje w tej grze, a mianowicie to, że nik widać dopiero tuż przy... No, o! Teraz dopiero widzę. Jak się jest blisko. Tak, to się jest bliziutko. To jest takie to dosyć... Może tak specjalnie, bo w końcu hardkorowy survival. Chociaż no, ja znam jeden tytuł, który będzie o wiele bardziej hardkorowy, tylko ta gra jeszcze coś nie tam wyszła. Long Nie. Znam bardziej hardkorowy. Coś, co wyjdzie dopiero w tym roku i tam będą normalne bronie. W Rosji to się będzie działo. Więc chcę to nagrać pierwszy ogólnie, jak mi się uda. Już mam, zamówiony dostęp do alfy. Wiem, o czym mówisz. Ale to po nagraniu się zapytam, czy to o tą grę tak. chodzi. No zobaczcie, jak tu jest już zabudowane, tam nie przejść dalej nie można, chyba no że wokół. Tak jak ja z tym, z Wiedźminem, kurna, północ wyszła, ściąganie na szybko, nagrywanie na szybko, wrzucenie pierwszego... Ja tutaj kupiłem po prostu najdroższą edycję, taką limitowaną, która ma dostęp do alfy, no nie? Bo inne edycje mają dostęp później do bety, a ta zwykła dopiero jak gra wyjdzie, no nie? Także... Gdzie jesteście, bo ja jestem... Ja będę tutaj alfa testerem. Ile mamy na YouTube tego głodu, żeby... Ja mam 3 minuty jeszcze. Mi 10 minut. 5 6 minut. No to tu. Jak nie biegam. No, też jak nie biegam. Pamiętam, nie wiem czy wiesz, Wertes, że ja jeszcze wtedy renderowałem każdy film osobno, więc jak wyszedł tak, Wiedźmin. Tak, wiem. A i tak byłem pierwszy w Polsce. No i super. Nie, bo królik, nie ruszaj się, nie ruszaj bo z reguły się wszyscy dają po południu filmy, żeby po prostu więcej osób nie ruszałem się. Widziało. A to ta ulica, którą widziałeś ostatnio? Tak, to jest ta ulica. Mhm. O kurde, ale tu jest osiedle domków. Patrzcie, co tu się dzieje. Może będzie można zarąbać jakiś samochód. Albo żarcie. Albo żarcie. No nie wiem, zobaczymy. Póki co ja nawet nie sprintuję, o kurde, patrz na to. Uwaga, uważajcie teraz, bo ten dzik atakuje. No to zabij go. O, to bażant. Ale. Headshot był. No. Boom, był headshot. Kryt. Jest mięsko? Tłuszcz. Nie ma, tłuszcz jest skóra. Uwaga! Kurde. Dobra, chodźcie do domku. Dobra, jest kolejny, czekajcie, zaraz go zabiję. No, patrzcie, ile tutaj jest zwierząt. A kurczę, no to co jest tam grane? Tam jest kolejny, tam dalej. O, specjalne, z prawej masz jeszcze daleko. Z lewej. Nie wiem, jakbyś wymierzył, albo... Kolejny dzik jest. To dziki lepiej ogólnie, wiecie? No, bo szybciej umierają. Mhm. Ale z dzika chyba mięso nie wyskakuje. Jak? Znaczy nie wypada. No strzelaj. Ja wtedy jak mnie w nocy zaatakował, to normalnie był. Uważaj, drugi biegnie. Wow. I zabiłeś go. Wiem, możecie go teraz tłuc. O kurde, ale mi zarąbał. No! Gdzie mnie atakujesz najsłabszego?
Ja pierniczę, ja ledwo żyję. Aha, tu mnie jeszcze... Uważajcie na to. O, dobra, padło wszystko. Zarąbałem. Mam... Ciędno. Mam jedno. Czy ktoś otrzymał jedzenie? Ja mam kotleta. No ja... dobra, to dawać ognisko dziś, palimy i... No, ja umieram. Mam 2 minuty. Przyda nam się zjeść. O, przyda nam się zjeść. Ale może chodźcie się skitramy gdzieś, bo tak stoimy na środku. No, chodźcie do tych kontenerów może, co? Tam jest cholerę dzików, tak żebym nie podchodził tam. Mhm. Nie? To jest zakaz budowania. Odpalcie się to ognisko. Dobra, ja już muszę ognisko i szybko mam 50 sekund. A gdzie ty jesteś? Może przy drzewie. Tutaj, zobaczcie gdzie idę. Dobra. Bo ja mam czarno-biało, wiesz ile ledwo co widzę. Niewystarczająco materiałów mam. Taki filtr... Też już nałożony troszkę zły, ale nie aż tak źle. Dobra. Wiecie, bo ja... Aha, mam problem. To jest zakaz budowania? Co wyrzuciłeś? Podniosłem ognisko, dobra? Dobra, bo mi zabrakło miejsca w ekwipunku, nie? Już się będę przekładał. Mam je, dobra. Już je stawiam. Dawaj. Jezus, muszę miejsca. No ale czy będzie a zakaz budowania. No dobra, to może jednak na ulicy, co? No nie mam, nie mogę to wystawić. Wróćmy, bo to myślę, że to jest taki teren anty... Powinienem. Czekajcie anty, tutaj może. To za kim lepiej mam biec? Kurde, nigdzie nie mam możliwości. O, jest, dobra, jest tu. Dobra, to zrobimy też mięsko? Lewym przyciskiem myszy. No tak, jest zielone i się nie chce postawić. Tak, ja wcześniej też nie mogłem, dlatego zginąłem właśnie z, może trochę z mrozu, bo nie miałem jak postawić ogniska. Kurde, lebele, no. To też nie mogę. Szybciej to będzie ten. Bo ja już tak ten głodny jestem. Ja też nie przejmuję się. Na ulicy postawcie to już, kurde. Dobra, to idę. Myślę, tylko, że tu jest dom i dlatego nie możemy postawić. To odejdźmy stąd trochę. Dobrze. Kurczę blaszka, w ogóle jakie trzy oszołomy, takie cztery w zasadzie, takie gołe, latające, ciągle, kurna, z ciągle. O, czekaj, to było, o, jest. Jest. O, super. Pal to. Zapal. Ja wsadzam kotleta, co? Ja nie wiem, czy ja wyżyję, też złożyłem. Coś. Ja mam 50 sekund do życia swojego. Kto ma najwięcej do czekania? A widzę dwa się. To ja poczekam, mam, ja poczekam. Ja mam 38 chwilkę. Minut, jak stoję. A jak stoję, tylko, to że musicie zabrać jednego tego, bo ktoś zabrał kotleta. Znaczy, położył kotleta w miejscu, gdzie nie może chyba stać kotleta. Nie, no może, stek. Ja tam widziałem jednego tego. Ej, uwaga, bo tam jest gorące, jeszcze, nie wiem, czy widzicie. No widzę. Ja o, ja pierdolę, faktycznie. O, ja. Już ej, nie stanąłem w cieniu i mi dalej leci go gorąc. O, jeszcze nie, Jezu, 22 sekundy. To się wypiekło? Nie wiem. Żeby ale ja nie umieram. Spalił. Wolę się ogrzać i nie ruszam się, bo jak się tylko ruszę, to mam nie, 20 dobra, sekund życia. Dobra, są dwa kotlety do wzięcia, bierzcie. Dobra, biorę, jeden. Wezmę jeden, wezmę. A są jeszcze dobra. Dwa do zrobienia? Ja mam jeszcze jednego. Jeszcze jeden. O, dobra, no teraz to mam pewien ile mogę żyć. Aha, słuchajcie, mamy, ja idę tam zabić, idę zrobić jedzenie dla Werteza. No to nie, no to weźmie Wertez, bo mi jeszcze 8 minut zostało życia, więc... Kurde, tylko że zaraz umrę z gorąca, 96 sekund. Co się dzieje, co ja mam zrobić? Do cienia idź do cienia. No i kiedy mam wyciągnąć to mięso? O, już, dobra. Jak się zrobi? Super, dziękuję. Dobra. Ja jestem w cieniu, a to mi nie wyladaje. Ile idę poszukać, tak? Tak. Idę poszukać jakiegoś... To ma łuk. Ja. O, super. To chodź tutaj do mnie, bo jest ten kozioł cały. Po drugiej stronie? Nie ruszaj się, to stań w cieniu. Ja też chwilę, jak stałem w cieniu, to miałem gorąc. Dobra. Trzeba chwilę postać. Chodź, Gingis. No ty bez koszulki jesteś, tak? Tak. Dobra. Ten jest kozioł ten cały. A tu zły tata nagle cię z łuku tak headshotem. Kto to przybiegł? O. Chodzi o tego kozła? Tata Robin Hood. A to nie ty. Jest, surowy stek, dobra. Dobra, to biegnij, daj, a ja poszukam tutaj dalej kogoś do zabicia, znaczy czegoś jakiegoś zwierzaka. Znalazłem kogoś do bicia, a nie, to pupos. No rzucaj, już. Mhm. A nie trafiłeś. No bo to ta dzida leci po prostu jak chce, wiesz? No. No tego łuk nam się Galeło przyda. Się robi dla ciebie, pupos. Okej. Okay. No jeszcze też no że świetnie, no. Co? No wspaniale. Ej, a nam ognisko nie zgaśnie? Ognisko zgaśnie, no właśnie o to chodzi. To mamy jeszcze jakieś zwierzę. Kura, a, jestem mokry. Stek. Mam stek? Już przemocony, no ja cię nie... Nie pierdzielę, no. No mówię, ta gra w ogóle się... jest przeciwko nam. Totalnie. Jak się przemoczy, to można umrzeć, nie? No. No z wyziębienia.
Nie dość, że jestem przemoczony, to jeszcze przegrzany. To jest, tak, idzie to, w ogóle to, w parze. To jest ciekawe, nie? Ja też jestem przemoczony i przegrzany. Czekaj, wrzucę lighter do tego żarcie. Ja nie powinien być sobie przemoknięty, jak jestem przegrzany. Bez sensu. No ale jestem, o. Nie dość, że jestem przemoknięty, to jestem przegrzany. No. A, ja mam, coś dla ciebie, Dżingis. Co masz? Umieść to nie działa, w glebie i poczekaj, aż urośnie. Nasiona owrąga. A, to wiem, że są takie. Wiem. I żółte owoce dają, jak pomarańcza jakby, nie? No, coś takiego. To co, zwiedzamy te domki? Co tu są? Nie? Można wszystko zwiedzać, a kurde, idę jeszcze wam coś upolować. No, upolujmy coś jeszcze. Po jednym dobra, steku. Dobra, to ja idę stek. Pilnujcie tego steku, co jest w ognisku. Pilnuję, to... spokojnie, już. To... A, czekaj, po zjadłeś już? O, siema. Co ci jest? A. Chyba dzik. Dzik jest, dziki. A nie, on już uciekł. No dobra. Nam się ciemno powoli robi, wiecie? No to fajnie, ja już wolę, jak jest ciemno, wiesz? Czemu? To wyziębienie troszeczkę dłużej mnie zabija niż przegrzanie. No tak. Jakby nie było. A tutaj tak. Podstawowa zasada survivalu, trzymam się osoby najbardziej uzbrojonej. Tam jest dzik, tylko nie wiem, czy go atakować, czy nie. A ja jestem, poszedłem do tych kontenerów. Lepiej właśnie z daleka, żeby nie zdążył dolecieć, nie? Poprzeglądaj sobie. Głowę celuj, pamiętaj. Patrz, poleciał z tym. Dobra, jednego. Gdzie dobry? A, nie pocelowałem! Dobra, mam już dzidę. Gin, gnoju, jeden. Ojej. Ale mnie leje! GG jeden. Dobra, padłeś. Gnoju. Zebrali się tam tą? Serenkę? Nie, tylko Kozma jeszcze nie zebraliśmy. No. Jesteś... A, jest, leży. Piękno. A, Purpose, gdzie jesteś? Skóra. Ja biegam po tych kontenerach. Kolejny dzik, uwaga. Już się czai tam. No ale to mówię, to trzeba drewna nazbierać, żeby strzały, ja już nie mam z czego robić strzał. Dzik kolejny. Całe moje drewno wykorzystałeś. Dobra, ja wracam do was, wiecie, bo ono jest, naprawdę mam jedną kłodę tylko. Mhm. Wracam do was. Ja też bym potrzebował drewna, żeby sobie dzidę zrobić. To bym mógł coś wam bardziej pomagać z walką, po prostu. Wiecie, bo mam tutaj kolejny pana... Kolejny dzik. To ty biegniesz? Ktoś jest obok dzika. Nie. Ja na ulicy byłem teraz. A, to lej, dobra. Kurde, szukam jakichkolwiek kłód, ciemno. Tu raczej nic nie będzie, wiecie? To nie taki teren. Ja się znowu zgubiłem. Słucham? Kto, kogo goni dzik? A, ognisko nam się spaliło. A, widzę właśnie. I dzik tam bije. Ale tu jest ciemno. O shit. No jest ciemno, ale... Wow, ale mnie leje! Odwróć się! Pomagam! O! Stałem od kogoś! I to nie był dzik. Nie widzę go. Ja się zgubiłem, totalnie zgubiłem, nie wiem gdzie jestem. Biegam po tych kontenerach, mam stejka. Ktoś chce brakuje stejka? Mi 10 kłód, ma ktoś? Ja mam jedną. Chciał stejka? Jestem na ulicy, czy ktoś mógłby się przejść ulicą, żeby mnie zlokalizować? Co? Ognisko chyba rozpalę w tym samym miejscu, co? Jestem, widzę was. No to chodź. O ile mogę. O, świetnie. Pomocy! Dzik. O, tak. Dwa! Dwa dziki mnie gonią! Nie mam materiałów. Dwa dziki mnie gonią! No dobra, idę, padnę jako pierwszy. Chyba na mnie agro złapały. Dwa dziki, ja nie mam dzidy nawet. To nie jest dzik, drugi tylko ten. Jelonek. Tak, dupek jelonek! A, to jeszcze trzeci... To Atom był jako trzeci, w trio to było. Dobra, uciekł. Tak mu walnąłem siekiery, że sobie poleciał. Nie tutaj tego dzika, ale... Macha, ziomek! Dobra, a ja mam kotleta jednego. Chce ktoś? Poko, zrób ktoś ognisko, bo ja nie mam materiałów. Ja mam materiał. Na ognicho. Dobra, to jesteśmy w tym miejscu. Ognisko? 20 kłód. Ciekawe skąd ja wezmę. Ja mam. Przepraszam. A weźcie ode mnie tłuszcz tylko, bo na razie jeszcze nie wiem do czego służy, a dobrze by było, żeby ktoś go otrzymał. Mogę wziąć, bo ja mam plecak. Nie? Ja nic nie widzę. Dobra. Wytwarzanie. Wytwórz. Może brać mogę sobie. Zapal. Aha. Tak. Co, szukasz miejsca? No, tylko że wiecie, co to mi się pojawia. Jak tylko próbuję wyciągnąć ognisko, to mi się taki duży kwadrat pojawia, o, wam też? Już jasno jest, o.
No bo nie, nie mam. Taki kwadrat z fioletowymi tymi pionowymi. Też no. To miałem, to właśnie taki teren, gdzie nie możesz stawiać. To tutaj. Zimno się robi. Tutaj, tutaj purpose, tutaj, tutaj, gdzie było można. Gdzieś przy tym krzaku. Dobra. Jak ładę. Dobra, bo ja też muszę wpierniczyć jednego kotleta sam. No właśnie, połóż ty tam kotlety jak macie. Ja nie mam. Ja mam tylko skórę. Dobra, co by na to, żeby ten odcinek tutaj zakończyć? Na spokę. Przy ognisku, tak jak zaczęliśmy, tak kończymy. No, tak. To kto śpiewa? Przy ognisku, wszyscy piorą się po pysku. Było ładnie. Ty miałeś dziwne dzieciństwo, ja ci powiem. Ale ja nadal mam dzieciństwo, ja jestem dużym dzieckiem, zawsze będzie dzieckiem twojej mamy. Ja też, ale jakby jakieś inne piosenki mieliśmy przy ognisku. Dobra, to co? Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie na śledziku, tak? To mój ulubiony tekst. Ale ja wolę, żebyście na fejsie udostępnili. Czy po śledziku? Po śledziku też może być. Na fejsie udostępniajcie, na Twitterze, na MySpace'ie, na Instagramie, na... No na wszystkich. Snapchacie, zróbcie snapa. Teraz no. Nam, tak. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. Trzymajcie się. Ale pamiętajcie, że wyłączył nawet pokolenia i nie hejtujcie, to nie jest niczyja gra, niczyja seria. Każdy ma prawo w to grać. No pa, Madzia przyszła. Cześć jeszcze. Madzia, pa. Cześć, cześć. Żółwik.